Witam Was serdecznie. Kurczę, ostatnio ciężko u mnie z systematycznością, ale w wolnej chwili staram się coś dla Was nagrać. Ostatnio zaprezentowałem Wam oprogramowanie HearenceBot i możliwość wgrania go na pendrive'a. Od dzisiejszego filmu zacznę Wam prezentować możliwości tego oprogramowania, a na pierwszy ogień pójdzie sprawdzenie pamięci RAM w laptopie lub w PC-cie. Jeśli ktoś nie wie, jak zamontować oprogramowanie na pendrive'ie, polecam obejrzeć ostatni film. Tak więc, zaczynamy. Jeśli już mamy stworzoną płytę z HearenceBotem lub pendrive botowany, to czas włączyć nasz sprzęt. Do uruchomienia oprogramowania wykorzystujemy opcję boot menu lub wchodzimy do BIOS-u i ustalamy na pierwszym miejscu uruchomienie z CD-ROM-u lub pendrive'a. Niektóre sprzęty obecnie mają problemy z dotarciem do tych opcji, ale myślę, że te problemy już będziemy rozwiązywać w komentarzach. Gdy uda nam się uruchomić oprogramowanie, naszym oczom ukaże się menu wyboru. W zależności od HearenceBota menu może się delikatnie różnić. Sprawdzenie pamięci rozpoczynamy od wyboru opcji w menu, czyli wchodzimy w opcję DOS Program, Testing Tools, RAM, MemTest i po chwili uruchamia nam się program do diagnozowania pamięci. W momencie wykrycia błędu pojawi się na dole czerwone napisy. Wtedy wiemy, że któraś z pamięci lub bank pamięci jest uszkodzony. Wtedy jeśli posiadamy więcej niż jedną kość pamięci, musimy rozdzielić je i wkładać je pojedynczo. Jeżeli nadal problem będzie występował, czyli pojawiać się będą błędy, zalecam zmianę banku pamięci, gdyż może on powodować problem, a nie sama pamięć. Jeśli nasze pamięci oraz banki nie będą uszkodzone, na dole ekranu pokaże się napis, że nie znaleziono błędów. Czasem zdarza się, że pamięć nie może zostać wykryta, wtedy zmieniam wersję HearenceBota albo 10.6, którą często wykorzystuję, albo 15.2 wersji 1.1. Obie wersje znajdziecie w opisie filmu, czyli linki do pobrania obrazów płyt. Liczę, że film komuś się przyda i ułatwił diagnozowanie problemu. Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do komentowania, a ja postaram się jakoś pomóc. Pozdrawiam i trzymajcie się. Na razie.